Jestem bardzo ciekawy, więc najpierw uwaga, patrzcie co tam jest. Siemano, czyli witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Patryk i witam was bardzo serdecznie na tym filmie. W dzisiejszym odcinku tworzymy sobie oto takiego mystery boxa, który jest dzisiaj o wartości 100 zł. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego, to bardzo serdecznie zapraszam. Gdzieś tutaj albo tutaj macie poprzedni film z mystery boxa. Tam był mystery box o wartości 50 zł, dzisiaj mamy o 100 zł. Dlatego poszliśmy trochę mocniej, grubiej. Jestem bardzo ciekawy, co tam się znajduje, ponieważ no ostatnio byłem troszkę zaskoczony i można powiedzieć, że troszkę taki... Nie wiedziałem, co się do końca stało. Oczywiście, jeżeli wam się taki filmik spodoba, nie zapominajcie zostawić łapki w górę pod tym filmem i napisaniu komentarza, czy chcecie kolejne mystery boxy, czy wam się tak ktoś podoba. Ja to oczywiście czytam, komentuję, jeżeli jeszcze tego nie wiecie. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na kanale, to zapraszam was do subskrypcji kanału. Taki czerwony guzik, jaki mam tutaj na palcu, znajdziecie oczywiście pod spodem filmu. Klikajcie go, mi będzie naprawdę miło i... fajnie będzie. Nie będę tutaj bardzo długo przedłużał, bo sam jestem ciekawy, co tam się znajduje. Jak widzicie, mam tutaj nóż z poprzedniego filmu, więc co, nie zostaje nam chyba nic innego, jak go otworzyć. Dobra, ja już mam wyciągnięty nożyk. Przetniemy go chyba tutaj. Czekajcie. Jest zalepiony. Nie chcę. Chociaż pudełko i tak widzę, że jest jakiś butów. Przetniemy to tak. Zrobimy tak jak w poprzednim odcinku. Tak się otworzy już? Otworzy się. Dobra, nie muszę odcinać taśmy po przeciwnej stronie, że tak powiem, z tej tutaj. Jestem bardzo ciekawy, więc najpierw uwaga, patrzcie co tam jest. Ja jeszcze nie wiem co tam jest i boję się troszkę. Możecie napisać w komentarzach teraz szybko, co o tym sądzicie. Dobra. Oj, 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 oj. Nie wierzę, że za 100 zł to dostałem. Nie wierzę w to. Zobaczcie, patrzcie na to. 100 zł, wartość 100 zł to jest jakaś otwarta paczka świeczek. Powinno być ich 50, a ile ich jest? Przeliczymy zaraz. Zobaczymy, ile ich tam jest. Niby 4 godziny świecenia, jedna świeczka. Więc może ja to szybko przeliczę i zobaczę tak naprawdę, ile tutaj tych świeczuszek mi zostało. Dobra, jak na razie jest 25 świeczek, czyli już jest połowa. No tutaj nie będzie kolejnej połowy, ale mamy połowę na pewno. Czyli mam 36 świeczuszek, nie wiem do czego one mi będą potrzebne, ale jest ich 36, czyli o 14 za mało. Dobrze mówię? Dobrze mówię. No nie jest tak źle, ale no powiedzmy, że w porządku. Teraz mam takie w głowie, może jakiś pomysł ze świeczkami by zrobić, chociaż to zobaczymy. Muszę nad tym się zastanowić. 36 świeczek. Nie jest źle, ale powinno być 50, no ale była otwarta paczka. No szkoda. Więc dobra, tak jak widzicie, mam 36 świeczek, a teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Pierwsza rzecz, jaka mi się tutaj widać, to jest czapeczka jeszcze, więc... O, pod tą czapeczką się kryją rzeczy, widzę. Czapeczka, oto taka, z literką A. Nawet trochę brudna. Z HM-u. Chyba to nie jest za bardzo mój styl, bo chyba troszkę dziwnie wygląda w tej czapce, ale możecie oczywiście napisać, jak w niej wyglądam. Czy to się nosi tak, czy może tak. Nie mam pojęcia. W sumie mogę ją założyć tak i do końca odcineczka sobie tak posiedzimy. Następną rzeczą, jaką tutaj widzę, jest to na pewno myszeczka. Myszeczka bezprzewodowa, chyba tak, z Microsoftu, zaraz zobaczymy. Tu jest nawet jakaś bateria. I mamy ten taki badziewie do komputera, które wkładamy i działa. W ogóle myszka działa? Działa myszka, jak widzicie. Świeci się, więc chociaż tyle. Fajna myszeczka, na pewno bezprzewodowa się przyda. Mała, no troszkę mała jak na moje ręce, bo ja mam dużą łapę i taka myszeczka jest dosyć mała, ale no na pewno poużywamy może. Na pewno się może przydać, jak będę gdzieś, jak będę sobie na przykład leżał, chciał coś obejrzeć, to nie będę musiał po myszkę się znowu wstawać i iść, tylko sobie taką bezprzewodową myszeczką będę sobie sterował na odległość. Następne, co widzę, to jest kamerka do PlayStation 2. Chyba tak. To jest chyba kamerka do PlayStation 2. Nie wiem, po co mi to jest. Nie mam pojęcia, po co mi to w zasadzie jest. Czy mogę to jakoś użyć do komputera? Nie mam pojęcia generalnie. Kamerka taka, no do PlayStation 2, jak tutaj widzicie. Nie mam bladego pojęcia, po co mi to jest, jak to będę używał. W ogóle można coś kręcić, nie wiem. Ostrość, nie wiem co to jest. Kładę ją tutaj obok myszki, bo po prostu no nie wiem, po co mi taka myszka może być potrzebna.
Następną rzeczą, jaką tutaj widzę, na samym dole jest w sumie, jest to gra. Jest to gra, oto taka, Lego Batman na peceta, Games for Windows. Też kompletnie nie wiem, czy będę sobie w nim grał, chociaż płytka jest. Zobaczmy, czy w ogóle porysowana, czy może jakoś nieużywana nawet. Jak to się wyciąga? Dobra. Płytka? Ty, jest w rewelacyjnym stanie, nie ma chyba żadnej rysy. Więc dosyć dobrze, wam powiem. Nie wiem, czy naprawdę będę grał w ogóle w takiego Batmana Lego. Polski, angielski, czeski i... Jaki to jest język? I węgierski chyba język tutaj jest. No w sumie w porządku gierka, tylko tak jak mówię, czy ja będę grał? Nie wiem. Następną rzeczą, jaką tu widzę i chyba ostatnią... O kurde ludzie. To jest worek. Ale naprawdę fajny worek w sumie. Zobaczcie na to. Jest to worek z MSI-a. Ściągany tutaj u góry. Można sobie na plecki zarzucić, jak będzie jakiś wyjazd. I normalnie można sobie iść, nie? Bo w ogóle zobaczmy, czy może tutaj coś w środku jest schowane. Chociaż w sumie wątpię, bo bardzo, bardzo lekkie. Nic tu nie ma w środku. W środku nie ma żadnej kieszeni. Więc to tak wygląda, ale tu z przodu jeszcze mamy kieszeń. Ej, powiem wam, że ten worek naprawdę fajny. Tu mamy dużą kieszeń. I tak wam powiem nawet, że jakbym miał teraz na przykład brać kamerkę, bo nagrywam tą kamerką sportową i miał gdzieś jechać nagrywać, to mógłbym tutaj sobie wsadzić jakieś rzeczy do tej kieszeni. Do środka tutaj też jakieś rzeczy. Załóżmy, no nie wiem, jakieś jedzonko, picie. I naprawdę fajny worek. Ej, powiem wam, że ten worek jest mega. I znowu mało rzeczy, wydaje mi się. Naprawdę tu nic nie ma. Tu już nic nie ma więcej. Ej, czy to jest warte 100 zł? Myszka z Microsoftu, nie wiem. Jakaś kamerka bezużyteczna. Ej, mam wrażenie, że w tym MrBoxie jest jeszcze mniej rzeczy niż w poprzednim. A poprzedni był za 50 zł. Ej, no ej, ludzie! Tu na pewno nic nie ma jeszcze? Może ja coś ominąłem? Nawet nic nie ma. Ej. Przykro mi teraz. No czemu raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy jest? Nie wiem, ile było w poprzednim. Możecie zobaczyć na filmie poprzednim i mi napisać w komentarzu. Ej, powiem wam, że troszkę jestem rozczarowany tym MrBoxem i nie wiem, czy chcę iść dalej w te MrBoxy. Możecie mi napisać. Ale po tym MrBoxie jestem taki troszkę... A nie, bo jeszcze czapka jest. Zapomniałem, no ale czapka... W sumie czapeczka też może być coś... Zapomniałem o tej czapce, kompletnie. Załóżmy, że tak. Myszka z 50 zł. No bo chyba gdzieś tyle. Czapka może być warta z 20. Ta gierka też coś na pewno jest warta jednak. Załóżmy, że drugie 20. No to jest 10 zł na świeczki, jakaś kamerka. Dobra, no teoretycznie na takim przeliczeniu szybkim może i tutaj jest to złoty, nawet ponad. Generalnie powiem wam tak, najbardziej zadowolony jestem z worka. W czapce nie wiem, czy będę chodził, możecie mi napisać, jak ja w ogóle w niej wyglądam. Pewnie śmiesznie. Z worka jestem bardzo zadowolony. I z myszki. No a reszta to tak powiedzmy, że średnio. No jeszcze ta czapka, ale czapka, no nie wiem, czy będę w niej chodził. No i dobra ludzie, ten filmik chyba dobiega końca. Znowu był pewnie jakiś trochę krótszy. Ale no cóż, powiem wam tak. Tak jak przed chwilą mówiłem, zadowolony jestem z worka, z myszeczki i z czapki powiedzmy. W gierkę nie wiem, czy będę grał. Batman Lego. Może komuś dam z rodziny, młodszej osobie, żeby sobie pograła. Świeczuszki, no może ich użyjemy, może nie. A ta kamerka to naprawdę nie wiem, po co mi to jest. Po co mi jest taka kamerka? Jeżeli to by była jakaś fajna kamerka do komputera, to jeszcze inaczej. Ale kamerka do PlayStation 2? No halo, o co chodzi? Generalnie tak, powiedzmy, że MrBox się zwrócił, więc chociaż tyle, w porządku. Ale czy jakoś jestem mega zaskoczony? Nie. Tak jak mówię, nie wiem, czy chcę iść dalej w te MrBoxy, bo wydaje mi się, że jest coraz tak słabiej. Ale napiszcie oczywiście wasze zdanie w komentarzach, a ja na pewno wezmę to pod uwagę i może polecimy grubiej. No na pewno nie będę schodził. Tak myślałem teraz może za 200, 300, coś takiego, 250 może powiedzmy następny MrBox. Zostawcie z 25 łapek w górę pod tym filmem i wtedy polecimy może tego MrBoxa za 250 zł. Oczywiście, jeżeli wam się filmik spodobał, to tak jak mówię, zostawcie tę łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Jeszcze raz taki czerwony guzik na dole, klikajcie, bardzo serdecznie was do tego zapraszam. Wbijajcie na moje social media, na Instagrama i na grupkę na Facebooku przede wszystkim, bo tam jest najwięcej informacji o filmach i o streamach.
Więc co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału i do następnego. Trzymajcie się!